Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry StarCraft 2. I dzisiaj ostatnia misja kampanii Terran. Oj, będzie się działo, nie zapomnijcie więc zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my lecimy. Nadszedł czas, oj, nadszedł czas. Ostatnia misja. Wygląda na to, że słusznie zaufałem pańskim umiejętnościom, komandorze Raynor. Teraz nadszedł czas na ostateczne uderzenie. Użyj artefaktu, aby unieszkodliwić królową Ostrzy i zakończyć tę masakrę. Broń artefaktu, okej, czyli to będzie misja pewnie, w której mamy bazę. Musimy chronić artefakt przed naporem wroga, no i wytrwać określony limit czasu. Mam nadzieję, że jakoś to się uda. Ostateczna rozgrywka, no ta nazwa misji mówi wystarczająco wiele. Oddział inżynieryjny przenosi artefakt Zelnaga do bazy głównego skupiska Uli. Wzniesiemy wokół niego nasze ostatnie umocnienia obronne. Niestety, naładowanie urządzenia do ataku na Królową Ostrzy trochę potrwa. Z danych wywiadowczych dostarczonych przez Fundację Mobiusa wynika, że impulsy generowane przez artefakt będą przyciągać zergi. Po jego aktywacji wszystkie zergi w pobliżu oszaleją, starając się go dosięgnąć. Nie ma mowy, żebyśmy odparli atak zergów z resztką sił. Artefakt może w tym pomóc. Zgodnie z naszymi danymi wywiadowczymi, artefakt potrafi wywołać tak zwany rozbłysk energetyczny, który powinien zabić wszystkie zergi znajdujące się w promieniu wybuchu. Wow. Naładowanie po użyciu zajmuje nieco czasu. Inaczej to byłoby zbyt proste. Będziesz musiał ręcznie aktywować rozbłysk energetyczny. Na szczęście bazuje na częstotliwościach infradźwiękowych, więc terranie są odporni na jego działanie. Naładowany czy nie, użyję wszystkiego, co może nam pomóc, generale. Pamiętaj, Kerrigan wciąż tam na nas czeka. Jak mógłbym zapomnieć? O kurczę, będzie się działo, ale mamy dobrą broń, może się udać. Ale dobrze, że terranie je obrywają, bo to byłby wtedy taki miecz obusieczny. Ale powinno być w miarę okej. Przyniosłeś mi artefakt Zelnaga. Miło z twojej strony, że oszczędziłeś mi trudów jego poszukiwań. Uwaga! Zbliża się duża liczba zerów. Jest ich za dużo. Musimy użyć artefaktu. Imponująca obrona, ale niewystarczająco imponująca. Zobaczymy. Moich sił nie sposób policzyć. Twoje kurczą się z minuty na minutę. To może się skończyć tylko w jeden sposób. Zobaczymy, Kerrigan, zobaczymy. Okej. Kogo się da od razu? Ej, już mam chyba maksyma... Ile tych minerałów? O kurde. Komandorze, zergi wkrótce na nas napadną. Musimy jak najszybciej wybudować bunkry i wyszkolić więcej jednostek. Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, użyj rozbłysku energetycznego, aby oczyścić bazę. Ma dość krótki czas odnowienia, więc nie wahaj się go użyć. Dobra, myślałem, że nie mam tych rzeczy tutaj, tych budynków, ale okej. Dobra, musimy, czekajcie, zobaczę, tutaj mamy bunkier. Dobra, to się ładuje. I niech się ładuje, dobra, dawać mi tutaj. No chcę jak najszybciej oczywiście ich wszystkich tutaj gdzieś sobie poumieszyć. Dobra, Marines, niech się szkolą. Na pewno będę, słuchajcie, często zapisywał, bo ho, w tej misji trzeba. Czyli artefakt 2,8%, no trochę to zajmie oczywiście. Dobra, dajmy przeczesywanie skanerem, nie wiem, ej, to są wszystko bazy? Ojej, ojej, dobra, dużo tych baz, prawdę mówiąc. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję również koszar. Dużo koszar. I nie tylko koszar. Dobra, ustawiajcie się tutaj czym prędzej, tak jest. Co jest naszym celem? Naszym celem jest przeżyć i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Ej, dobra, tutaj mamy... Może prom medyczny sobie w sumie ogarnę, why not? Ej, ale dobra, tam się rekrutują, tutaj musimy szybko to stworzyć. Dobra, tutaj w sumie przerwę rekrutacji, ich niech się tworzą te reaktory, one bardzo mi się przydają. Ej, coś tam lata, coś tam strzela, coś jest...
A, tu podlecieli mi w ogóle, super. Super, 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 ej. Wróg gdzieś atakuje, dobra, ja potrzebuję czołgów, dlatego chcę to jak najszybciej, słuchajcie, oczywiście potworzyć, dobra, więcej ERK, one tutaj mają być w największych możliwych ilościach, dobra, mamy koszary, ale mnie interesuje akurat bardziej stworzenie jeszcze fabryk kolejnych, dobra, fabryki też tutaj powstają, co są, gdzie są atakowane? Ej, wycofajcie się, dajcie im podejść. Dobra, czy tutaj coś się dzieje? Jak ten Wespan? Dobra, tego wszystkiego mamy chyba wystarczająco dużo, no ja bym tutaj chciałbym to jakoś wszystko potworzyć. Dobra, RK jest potrzebne. Nie, no widzę, że są atakowane, widzę, ale ja tutaj zamierzam się zamknąć, słuchajcie. O kurde, nadciągają. Ponowne naładowanie się artefaktu. Można. Dobra. Można, ale czy warto? Czy warto, czy to jeszcze nie poczekać lepiej? Tu gdzieś mnie atakują, no nie. Ej, dobra, gdzie się tworzą te moje... No dobra, jednostki są atakowane. Ej, dobra, no mogę użyć, no ale mówię, no nie wiem, czy jest po prostu taki sens. Bo to nie jest jeszcze wystarczająco mocne, 11% dopiero. Ej, dobra, tutaj już to wszystko powstaje. Oj, to musimy przenieść kawałek. Dobra, przenosimy. Aktywuj rozbłysk. Dobra, czyli mogę po prostu kliknąć od razu. Nie muszę tam bardziej się bawić. Dobra, ale przecież tutaj się nic nie dzieje. No znowu bez przesady. Nie będę tutaj, wiecie, tego wysyłał. Kiedy nie ma takiej... absolutnie takiej potrzeby. Dobra. Ja widzę, że baza jest atakowana, ale to nie jest... To nie jest a może jest. Kurczę, w sumie... Ej, dobra, wiecie co? Chyba nie będę czekał dłużej. Też nie wiem. Nie no, przeżyliśmy, to nie jest aż takie trudne. Ej, dobra, tutaj już super, to się już rozbudowało. Dawajcie, tutaj cały czas ma się ktoś rekrutować nowym. Marines tutaj i bunkry, to jest mój genialny pomysł na życie. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, dawaj mi, opracowuj to wszystko jak leci. Ojej, tutaj dobra, muszę też to kawałek przenieść, niech to wszystko się tworzy. Dobra, więcej tych. Tutaj też już możemy rekrutować. Uwaga, wykryto zakłócenia sejsmiczne. Jaka czerw? Nie wiem, o co chodzi z tym, że nadciąga czerw, ale dobra, czuję, że to jest moment, że... Ej, co jest grane? Jaka czerw? Wow! O cholera! Dobra, to niebezpieczne. Dobra, przeżyliśmy. Ja cały czas tego nie używam i nie wiem, czy to jest mój błąd, czy nie. Że nie używamy tego rozbłysku. Ej, wiecie co? Dobra. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Użyłem tego. Dobra, i teraz mam informację, ile muszę czekać kolejnych minut, żeby to się ogarnęło. Ej, chciałbym bardzo tworzyć. Ja myślę, że czołgi. Tak jest. Ja myślę, że czołgi to jest naprawdę... A, magazyny. Ukończone. Dobra, tutaj bez przerwy coś wybucha, coś się niszczy. Dobra, ja potrzebuję, słuchajcie, tych tutaj powysyłać w odpowiednie miejsca. Dawajcie, zajmijcie te miejsca. Dobra, ja tu się zacznę, jak zacznę się bronić, to oni, słuchajcie, nic tu nie ogarną. Dobra, wiem o magazynach, wiem wszystko o magazynach. Tutaj jeszcze może być więcej. Nie no, muszę, słuchajcie, wysłać tutaj jedną jednostkę, żeby tworzyła magazyny jak szalona. Niech one wszystkie powstają w tym miejscu. Dobra, co tam się dzieje? No jesteśmy bezpieczni, panowie, no już przestańcie tutaj gadać mi o tych magazynach. Dobra, więcej tych. Tutaj już widzę, że nawet się nie rekrutują. Dobra, te czołgi sobie jakoś porozstawiam gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Żyjecie, to najważniejsze. Dobra, tutaj mamy... A, tu są... Tu wy jesteście, dobra, ustawcie się też gdzieś tutaj. Wykryto zakłócenia sejsmiczne. No nie, znowu. No nie, gdzie tutaj? O kurde, dobra, nie spodziewałem się takich... ataków z zaskoczenia kompletnie. Dobra, więcej ulepszeń. Dlaczego one się nie tworzą? Dobra, jakoś sobie radzimy. To jest szalona misja. Ale jakoś idzie, to najważniejsze. Dobra, tutaj sobie radzimy. Ej, no potrzebuję tych Marines. Czy ci Marines się szkolą tutaj? Nie, no szkolą się. Dobra, dawajcie do tych bunkrów. Bunkry muszą być bronione, absolutnie. Tu jest super, to mi się podoba. Dobra. No nie róbcie sobie jaj, że... Dobra, muszę położyć te bunkry, bo inaczej nie przejadę.
rozstawimy sobie więcej czołgów w tym miejscu. Aha, dobra, radzicie sobie, a może tutaj dajmy czołg jakiś. Dobra, tutaj wyślemy. Niech, ojejku, co tu się dzieje? Masakra. Dobra, dawać, rozstawiamy. Bardzo dobrze. Więcej Marines. Niech obstawiają to, co mogą obstawić. Tam jest w ogóle nieobstawiony bunkier. Niech będzie na wszelki wypadek. 27%. To nie jest aż tak źle. Dobra, one się tworzą. Magazyny się tworzą. No, nie panikujcie. Dobra. Tu wyślemy sobie gdzieś ten medyczny. Nie, no ciągle tylko informacje, co jest atakowane, co nie jest atakowane. Tutaj też będą nadciągać kolejny atak. Dobra, rozstawiamy. Jak to kategorii 12? Jestem już zmęczona wydawaniem rozkazów. Pora, żebym zajęła się tobą osobiście. O kurde. Dobra, spokojnie. Gdzie ona jest? Tu jesteś? Dobra, aktywujemy, słuchajcie, rozbłysk. Garrigan, znikaj mi to. Ej, dostałam. Dostała, ale nie dość mocno. Dobra, no strzelać do niej. Co wy robicie? Ej, czemu nie strzelacie? Strzelać. Ojejku. Pokonałem ją. Ale... Aha, fajnie, czerw. Pożałujesz tego. Super. Czerw mi tu nadciąga. Odpędziliśmy ją. Tak trzymać. Dobra, potrzebuję, słuchajcie, większej ilości bunkrów. Dobra, z powrotem bunkier w to miejsce. Czy te magazyny się tworzą? Nie, no tworzą się. Ale ja już tutaj tego chyba i tak za dużo nie potworzę. Więcej to nawet chyba nie będzie sensu. Dobra, kolejne ulepszenia. Co jest atakowana? Gdzie wy mnie tu niby atakujecie? Dawajcie w to miejsce. Kurczę, ile tego przybywa, to jest szok. Ale ładnie masakrujemy to czołgami. To najważniejsze. Właśnie, nie będzie mnie stać teraz nawet na tworzenie kolejnych jednostek. Ale dobra, ja tutaj na bunkrach polecę i jakoś to będzie, myślę. Oni w tej misji nie będą nas atakować jednostkami powietrznymi, więc to jest duży plus. Dzięki temu nie muszę myśleć tutaj o jakichś wieżyczkach i tym podobnych. Dobra, fajnie, że to ogarnęliście, panowie. Dawać. A ten RK niech się skupi i myślę, że... Ja tu się boję, co tu może stać się jeszcze. O kurde, nadciągają. Dobra, kolejne bunkry gdzieś w tym miejscu. Uwaga, wykryto zakłócenia sejsmiczne. Super, znowu czerw nadciąga. Dobra, słuchajcie, taktyczny sejwik. Ej, tutaj podlatują mi w ogóle szaleni. Więcej bunkrów już i tak się nie opłaci. Dobra, no cóż, zdarza się. Stworzymy, słuchajcie, więc jeszcze więcej bunkrów w tym miejscu. Nie no, naprawdę, z każdej strony nadciągają. Przecież to jest szaleństwo jakieś. O kurde. Dobra, nie mam czołgów. O właśnie, tego połóżmy w ten sposób. A, bo oni tutaj sobie to potworzyli. Dobra, baza jest atakowana, ale mam dziwne wrażenie, że naprawdę ładnie się rozstawiłem. I że oni niewiele mogą mi tutaj poradzić na to, co ja robię. Dobra, tych sobie ustawimy w tym miejscu. Tak jest. Ej, wy to się wycofajcie. Dobra, ten niech tutaj zostanie. Dobra, więcej... Nie, RK niech tam się nie chowa. Nie, on to nie. Wieża radarowa, zakłócasz. Ej, może zakłócasz psioniczny by się przydał. W sumie może się przydać. Ojejku, co tu się dzieje? Dobra, potrzebuję Marines. Marines w to miejsce, do tego bunkra, szybko. Nie no, co się dzieje? Tutaj to ja nie wiem. Ale ta misja to jest jedno wielkie szaleństwo. No fajnie, że ulepszenie opracowane. Ja sobie tak... Komandorze, odbieram sygnał zgrupowania nadrządców lecących w waszą stronę. Przygotujcie się do obrony. Dobra, nadrządcy lecący w moją stronę. Super. Ponowne naładowanie się artefaktu. Można użyć rozbłysku energetycznego. Dobra, można użyć rozbłysku i... Myślę, że użyjemy. Ej, ten rozbłysk jest cudowny, ale ojejej. No nie wiem, czy nie użyłem go trochę zbyt pochopnie, zbyt wcześnie. No nie wiem, czy to był najlepszy mój pomysł. Mogę tego żałować. Dobra, co tu się dzieje? Tu jest w miarę spokojnie. O, CK dezerterzy? Aha, maksimum zaopatrzenia, super. Po co mi to wszystko, skoro mogę sobie poulepszać, ale no fajnie, to za długo trwa. Niestety.
Ej, ja mogę, tak się zastanawiam, przywołać sobie po prostu wszystkich tych... A nie, nie mogę, mam ciągle limity. Wykryto falę psioniczną kategorii 12. No nie. I po co ja tam marnowałem to? Wygnam was wszystkich z mojego świata. Oj, 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 ona nadciąga, słuchajcie, ona nadciąga. Nie wiem, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem po prostu inwestując aż w tylu Marines. Może jednak bardziej te... Ej, dobra, tutaj czołgi się ustawiły. Ojej, 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 nadchodzi ona, nadchodzi królowa. Dobra, ja muszę... O Boże! Co tu się dzieje? Wykryto zakłócenia sejsmiczne. Nadciąga czerw. Super. Kerrigan schowała się. Za nią, żołnierze. Jak za nią? Co ty myślisz, że ja tam chcę atakować? O Jezu. Nie no, masakra, masakra. Dobra, tutaj naprawdę chyba te RK mogę sobie wysłać z powrotem, żeby... A nie, tu był RK. Dobra, ty wracaj. Wracaj do tego wyspanu. Tutaj nieciekawie, nieciekawie, ale jakoś idzie. Dobra, rozstawcie się w tym miejscu. Nie no, musimy, słuchajcie, odnowić sobie bunkry. To na pewno. Dobra, jeden w to miejsce. Czołgi robią swoje. Dobra. Ja myślę, że ja sobie potworzę w takim razie więcej bunkrów po prostu. Tylko to nie takie proste. To nie takie proste, niestety. Dobra, ja myślę, słuchajcie, że i tak sobie postawimy masę bunkrów tutaj. Tak na wszelki wypadek. Tak, na wszelki wypadek, niech one tutaj powstaną. Dobra, ten buduje. Wysłać ich tutaj. Co jest grane? Masakra, masakra. A jest dopiero 50%. Siedzę w tym burzy. Dobra, tu sytuacja opanowana. Tutaj podobnie. Ja myślę, że trzeba czekać na nadejście królowej, słuchajcie, ostrzy, samej Kerrigan. Wcześniej nie ma co działać. Statków nie aktywujemy, dobra, mamy to. Nie używamy żadnego rozbłysku, nie, nie teraz. Za wcześnie, za wcześnie. Chyba pora użyć rozbłysku artefaktu, komandorze. Tak myślisz? Nie, przesadzasz, przesadzasz, stary, damy radę. No i co tu się dzieje? Wow. Dobra. W ogóle włączmy im, włączmy im tutaj tryb oblężniczy. Nie no, myślę, że damy radę jeszcze bez. Ja czekam na Kerrigan. Co tu się dzieje? Przydałaby się nam pomoc. Ulepszenie. Baza jest atakowana. Nie no, dobrze idzie, słuchajcie. Moja obrona naprawdę ma sens. To jest najlepsze, że ona naprawdę ma sens. Dobra, potrzebuję, myślę, że no to tak na przyszłość mówię, tak na przyszłość więcej bunkrów tutaj. One mają wieżyczki, które strzelają, więc im więcej sobie tego potworzę, tym lepiej dla mnie. Dobra. O kurde. Dobra, nadciągają. Ej, dobra, może jednak trzeba pomyśleć o rozbłysku. Myśleć czy nie myśleć? Dobre pytanie. Jeszcze się wstrzymam, jeszcze się wstrzymam. Do końca. Ej, dobra, chciałbym więcej czołgów, prawdę mówiąc. Tak jest, niech one... Co? Nie do przyjęcia. Cicho tam. Cicho, że nie do przyjęcia. Wszystko dam radę. Ej, masakra, ile tego nadciąga. Ale jest już 60%, naprawdę, słuchajcie, idziemy do przodu. Dobrze, dobrze, panowie, bardzo dobrze. O, no i pięknie. I bardzo dobrze, że powróciła. Głupcy, nigdy nie powinniście się tutaj pojawiać. No widzisz, a pojawiliśmy się. Oj, 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 szkoda. Dobra, czekamy, słuchajcie, czekamy. Gdzie ona jest? O, jest tutaj. Dobra, aktywować. Pięknie. Co tu się dzieje? Co ona włączyła? Wow. Znów się wycofała. Utrzymać formację. Ej, dobra, jestem w małym szoku. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Uwaga, wykryto zakłócenie. Niezła zdolność. Nadciąga czerw. Fajnie. Dobra, musimy... Naprawdę musimy potworzyć tutaj sporo. Dobra, w tych dwóch miejscach. Tak, czerw się pojawia.
a wraz z nim cała masa wrogów. Ale jakoś idzie, jakoś idzie. Pięknie, dobrze, dobrze jest, panowie, dobrze jest. Tu musimy utrzymać pozycję. Pokaż, na co cię stać! Ej, co to? Ojej, tych nie lubię, tych nie lubię. Dobra, padły, padły, padły. Dobra, ustawiać się, ustawiać się, zajmować pozycję. O kurde. Dobra, potężny atak z tej strony. Ale nawet to nam jakoś idzie. 2 minuty do rozbłysku. Na razie nawet nie podeszli do artefaktu, to jest najważniejsze. Oj, zdecydowanie. Dobra, Marines kolejni się pojawili, więc jak się pojawili, to oni zaraz zajmą pozycję przy tym bunkrze. Wykryto zakłócenia sejsmiczne. Nadciąga czerw. No i co z tego, że czerw nadciąga, jak ja nie mogę nic z tym zrobić? Nie mamy na razie rozbłysku. Trzeba czekać. Dobra, niech tu się więcej tego potworzy. Rozkaz nie do przyjęcia. Tak, już nie mogę słuchać o tym, że maksimum zaopatrzenia. No wiem, że maksimum. Ale co ja poradzę? Dobra, czy ulepszenia kolejne? Tu już nie ma sensu. No mówię, w statki nie inwestuję, więc nie. Nie ma co tracić kompletnie tego. Rozkaz nie do przyjęcia. Osiągnęliśmy maksimum zaopatrzenia. Dobra, czekajcie, tutaj, dobra, do końca się rozstawić. W sumie powinienem więcej tych zakłócaczy położyć gdzieś tutaj. To mogłoby mieć sens. A tutaj to w ogóle budować się nie da za bardzo. Dobra, dawać tu kolejne. Ojej, stój, stój, stój. No i super, no i kolejny. Ej, dobra, 7. Ej, co się dzieje? Ile tego jest? Niemożliwe. Baza jest atakowana. Widzę, co się dzieje. Nie musicie mi powtarzać 10 razy. I ona jest atakowana z każdej strony. No, Kerrigan to jednak ma środki. Dobra, jest naładowany. Super. Ja go chyba... Może jeszcze się poczekam? Nie mogę tutaj budować. Nie, działamy, słuchajcie. Rozwalamy te wszystkie czerwie przeklęte, bo mnie denerwują to, że ciągle wychodzą z tych przeciwnicy. Trzeba działać, nie można czekać. Ten może się chyba tutaj ustawić i strzelać, chyba tak, dobra, pięknie. Dobra, jakoś idzie, czy rekrutować coś, no nie, no rekrutować to nie za bardzo nawet na chwilę obecną. Myślę, że tutaj możemy postawić również te psioniczne, niech one działają. Mam nadzieję, że zadziałają jakoś. Ale to jest piękne, słuchajcie, że mamy prawie całą misję ukończoną. Nie, no ja muszę zrobić taktycznego save'a, bo tu innej opcji nie mam. Prawie cała misja. A wróg nawet nie zbliżył się do artefaktu. Na wszelki wypadek potworzę jeszcze co nieco. Ale dobrze sobie radzicie, żołnierze. Bardzo dobrze sobie radzicie. Szanuję za to mocno. Od tej strony też nie mają co próbować. Nie, za dużo czołgów. O, super. Wróciła i ona, no najgorzej, co, najgorsze co może być. Wykraczającymi poza wasze zrozumienie. No i w tych momentach żałuję, że nie zachowałem sobie jednak rozbłysku, a 2 minuty to za długo, za długo. Te ARK są atakowane, ale nie w bazie na szczęście, to najważniejsze. Minerały powoli się kończą, ale to nieważne. O nie, o nie, 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 nie. Oj, niedobrze. Zabijcie ją, chociaż na chwilę. Nie przestawajcie naciskać. Tak jest. Nie przestawać, nie przestawać. Jest atakowana. Dobra, baza jest atakowana. Ciągle słyszę jeden i ten sam komunikat. Baza jest atakowana. Dobra, nie, wiecie co, wyślemy sobie tutaj ponownie RK. Ja myślę, że jednak więcej bunkrów tutaj. Znacznie więcej. Niech one tam lecą, w ogóle te banshee sobie gdzieś tutaj ustawmy. Dobra, tu stójcie. Oj, minerały się wyczerpują. Ej, dobra, słuchajcie, mogę rekrutować znowu czołgi. Mimo wszystko myślę, że czołgi teraz. No Marines wciąż jest wystarczająco dużo. Czerw, okej.
Okej. Czerw może być. Jak nie królowa ostrzy, to jest okej. 15% i koniec. Tak blisko, a tak daleko. Ale ich się wysypuje, ojejku. Masakra, co tu się dzieje? No i widzę, że niepotrzebnie tworzyłem tutaj coś, cokolwiek więcej. Nie miało to sensu. Dobra, trzymamy pozycję. O, patrzcie, ile czołgów powstało, super. Ponowne naładowanie się artefaktu. Można użyć rozbłysku energetycznego. Poczekam z rozbłyskiem. Dobra, postawimy sobie, słuchajcie, tutaj wszystkie czołgi oblężnicze, jazda. Ojej, dobra, nie, działajmy, jednak działajmy. Co tu się było, co tu się miało stać? No, przyznam, że trochę za dużo tych wrogów. Tak, troszeczkę, ale jednak. Powoli coraz bardziej odczuwam niestety efekty tego nieprzerwanego ani przez sekundę ataku. Dobra, jak tam, czołgi jeszcze jakieś powstały? Nie wiem. Dobra, wyślijmy czołg jeszcze tutaj w to miejsce. Jeden więcej nie zaszkodzi na pewno. Ale dobrze, że nie mają sił powietrznych, naprawdę. Oj, dobrze. Dobra, o, ustaw się. 9%, tylko 9%. Wykryto zakłócenia sejsmiczne. Nadciąga czerw. Niech nadciąga. Artefakt nabiera mocy, dajcie nam jeszcze chwilkę. No to już naprawdę mała chwila. 8%. Ten czerw się tutaj pojawił, no nie. Ale szybko padł, to najważniejsze. Myślę, że część żołnierzy wyśle sobie tutaj tak na wszelki wypadek. Niech się nieco wycofają. Ojejku. No i pięknie, kolejny bunkier padł. Niedobrze, wycofać się. Najgorzej. Wycofujemy się coraz głębiej, to jest moja taktyka. Odpuszczam tą linię po to, żeby skupić się jednak na obronie samego artefaktu. Jednak słuchajcie, trzeba wybrać jedno w tej misji, nie ma innej opcji. Minuta 30. Co tu się wyprawia? No i jest i ona, mamy minutę. Tak, bo na pewno w minutę. To już za długo trwa. Czas umierać. Za długo, no co ty nie powiesz? Ej, dobra, teraz bym bardzo chciał ten rozbłysk. Oj, naprawdę bym go potrzebował w tym jednym momencie. Ale jak nazwę już tu nie mam. Tu moja linia obrony już pada kompletnie. Ej, naprawdę źle. Dobra, wzywaj posiłki. Potrzebuję sporo posiłków. Tak jest. Co się dzieje? Ej, dobra. Musicie przetrwać. Jest królowa. Zapłacicie za to oszustwo. Nie poddawaj się. Słyszę Sarę. No właśnie. Ona wariuje. Dobra, co tu się wyprawia? Co tu się właśnie dzieje? Rozbłysk. Udało się. Można użyć rozbłysku energetycznego. Ale straciłem jednostek, masakra. Ale udało się, misja zakończona. Pełna moc artefaktu. Teraz albo nigdy, generale. Ognia! Minut trwała ta misja. Ależ osiągnięć. Wykonaj wszystkie zadania. Zabij przy pomocy artefaktu 150 jednostek zerków w misji ostateczna na normalnym. To było proste do zrealizowania. Jednostki zabite przez Kerrigan 23, nie tak dużo jak na królową ostrzy. Lecimy dalej, moi drodzy.
odbierasz to wszystko? Dostał pan rozkazy, panie Windley. Wykonać natychmiast. Ty kusie, coś ty zrobił? Zawarłem pakt z diabłem, Jimmy. Ona umrze, ja odejdę. Wszyscy stajemy przed wyborami. Co za wstyd. O kurde. Jim? Spokojnie. Mam cię. A więc tak kończy się pierwsza część, można powiedzieć, StarCrafta 2, Wings of Liberty. Ach, kurczę, działo się sporo. Mogę przyspieszyć to w ogóle, o super, fajnie. Przyspieszyć napisy można, czemu nie? No moi drodzy, wow, Tykus, tak się bałem. Bałem się, że tak też skończy się to dla niego. Ale sam wybrał pakt z Arcturusem, no i na nic mu się to zdało. Jim Raynor zabija go, osłania własnym ciałem Sarę. No i tak to wszystko tutaj się potoczyło. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia, ale nie mogę się doczekać, to z pewnością. Mam nadzieję, że zresztą wy podobnie. No bo zergi zostały pokonane, prawda? Udało się, można powiedzieć, że ich planeta, która była w pełni w ich władzy, no, została odbita. Sara nie jest już królową Ostrzy. O co chodzi? Dlaczego dalej będzie kampania zergów? Na czym ona będzie polegać? Nie wiem, ale chcę to zobaczyć. No przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że aż tak mocno się wkręcę w StarCraftika 2. Znaczy już jedynka mnie wkręciła niesamowicie, ale no dwójka robi jeszcze większe wrażenie, bez wątpienia. Oj, robi. Rozumiem, że napisów przewinąć i tak kompletnie nie mogę, mogę jedynie przyspieszyć, ale to i tak jest dobra opcja, że dało się radę chociaż przyspieszyć, no bo jednak trwałyby one dość długo. Ale naprawdę zobaczymy, co tam się będzie dalej dziać. To było Wings of Liberty, kolejne jest chyba Heart of Swamp. Mam nadzieję, że się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Poczekajmy, aż napisy przeminą. Nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś scena, jakiś cinematic. Czy może po prostu wrócimy do menu głównego i gra pozwoli mi rozpocząć kolejną już kampanię. No ale co tu dużo mówić o tej kampanii, słuchajcie. Wspaniała przygoda Jima Raynora. Człowieka, który no mimo tego, że pogrążony w smutku, odnalazł cel. Walkę tutaj z Arcturusem Mękskiem, obronę niewinnych ludzi. No i na końcu, gdy dowiedział się, że można uratować Sarę, no to oczywiście to był jego główny jeden cel, jakby potrafił porzucić wszystko inne, tylko po to, żeby rzucić te wszystkie karty na po prostu jeden główny cel, uratowanie. Powiodło się, no i to jest chyba najważniejsze, że
Udało się. No i tutaj miał duży oczywiście w tym wszystkim wkład syn Mengska. Myślę, że on jeszcze się pojawi nie raz, nie dwa. Zobaczymy. Z tego co wiem, to chyba też jak StarCraft 2 wychodził, to chyba te rozdziały wychodziły też w różnym przedziale czasowym. Właśnie rozpoczęło się Wings of Liberty, potem chyba była jakaś tam roczna, czy nawet dwuletnia przerwa przed kolejnym dodatkiem. Znaczy dodatkiem, o ile tak to można nazwać. No ale... Ale teraz na szczęście ja już gram finalną wersję, więc jeżeli czas pozwoli, no to szybko to ogarniemy. Masakra, co za napisy! Znaczy ja rozumiem, że tu dużo osób brało przy tym oczywiście, przy tworzeniu tej gry udział, ale lecą jak szalone, a tutaj nazwiska się nie kończą. Ale tak naprawdę skok graficzny między StarCraftem 1 a 2 też dość fajny. Dobrze to po prostu wyglądało, co nie? No i tutaj przede wszystkim, że w StarCraft 2 bardziej skupili się może nawet nie tyle na opowiedzeniu historii, co właśnie na tych takich interakcjach. To, że mieliśmy tą zbrojownię, laboratorium, kantynę, to, że dało się rozmawiać z tymi ludźmi, to naprawdę sporo zrobiło. Takiego bardziej wczucia się w ten klimat, bardziej zrozumienia tego, o co chodzi tym bohaterom. Więc naprawdę, pod tym względem StarCraft 2 ma ode mnie takiego wielkiego, wielkiego plusika. Coś czuję, że napisy powoli dobiegają końca, chociaż mogę się mylić. A jednak nie mylę się. Koniec. No i chyba nic więcej nie będzie, po prostu wrócimy. Tak jest, wracamy. Ukończono Wings of Liberty. Inwazja Zergów została powstrzymana. Królowa Ostrzu odzyskała ludzką postać Sary Kerrigan. Za zwycięstwo zapłacono jednak wysoką cenę. Zginął Tykus Findlay, a Arcturus Mengs utrzymał się na tronie. Odkryj dalsze losy Kerrigan i Zergów w Heart of the Swarm, następnym rozdziale trylogii StarCraft 2. Możemy kontynuować. Możemy. Właśnie nie wiem, czy będzie wybór kampanii, czy... A, tutaj mamy archiwa misji, okej. Okay. No tak, możemy sobie do wszystkiego powrócić, możemy tutaj jednak zamknąć. Nie, kolejną kampanię to już... Aha, po prostu muszę tutaj wrócić do wyboru kampanii, ta jest już zakończona, no i Heart of the Swarm. Okej, okay. To już wiecie, co się będzie działo dalej. Myślę, że nie będziecie długo czekać na kolejne odcinki ze StarCrafta 2. Natomiast jeżeli dzisiejszy się podobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco i do zobaczenia do kolejnych materiałów w kolejnym rozdziale tej niesamowitej historii. Cześć i czołem i na razie. Hej!